Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części naszych spotkań w grze Devil Within 2. Tak, zerkam na start na prawo, bo były spore problemy z OBS-em, czy też z samym YouTube'em, no i bałem się, że nie będzie naszego dzisiejszego wieczornego live'a, czy to też kara za South Park albo inną grę, bo za Devil Within aktualnie ta polityka YouTube jest tak strasznie nieznana, że nieprzewidywalna. Obiecałem niespodziankę na początek, no i właśnie, warto spojrzeć tutaj w prawą stronę. Zielony żel i części broni. Ile my tego mamy? A do tego wszystkiego jeszcze skryły się nam dwa klucze. Znajomy podesłał kot, tak? Klucz, Klapaucius, i to nam udostępniło te rzeczy. Nie, a tak na serio, to byłem w tym pokoju zwierzeń, czy pokoju zwierząt, i wykonałem wszystkie misje, jakie tam były dostępne na maksa. Stąd mamy tyle rzeczy, które umożliwią nam ulepszenie naszego bastianka. A jeżeli chodzi o części broni, to zbieramy dalej na pistolet. Czyli tam potrzebujemy 800 części, mamy 500, więc jeszcze chwila. Okej, okay. No właśnie, prócz tych wszystkich bonusów, jeszcze z tych zabaw udało się wyciągnąć dwa kluczyki. Dwa kluczyki, no to teraz sobie dziabniemy, a coś obok, niech będzie tu. Nie, apteczka, no po co apteczka? Ale wiemy, że przynajmniej w zapasie coś tutaj mamy. Najgorsza rzecz to zioła i apteczki. No. I amunicja, której tak bardzo nie potrzebujemy. No dobra, to openingi nie najlepsze na początek, chociaż ta amunicja nie była aż taka zła. Ale ona nas kusi. Idź w kierunku bojowych. Nie, myślę, że my rozwiniemy na pewno działanie po cichu. A, albo pozwala szybko zbliżyć się. Dobra, spróbujemy rozwinąć te nasze zabójstwa. Zobaczymy, czy coś nam daje, jeżeli całą opcję... O! Rozpoczęcie, zakończenie ataku, gdy widoczna jest czerwona ikona. Zabójstwo z ukrycia na E? To ja muszę się przestawić, bo do tej pory było chyba na F. Znajdziesz się w odpowiedniej odległości od nieświadomego przeciwnika, pojawi się na nim czerwona ikona. Wciśnij spację, aby rozpocząć sprint w jego kierunku. Gdy będziesz wystarczająco blisko, pojawi się ikona zabójstw. Czekaj. Spacja, sprint? Sprint jest na shift? Okej, mam nadzieję, że te klawisze nam będą się wyświetlać, bo coś tutaj jest trochę zakręcone. No i myślę, że jak już jesteśmy po tej stronie drzewka, to zobaczymy, czy odblokowanie go na maksa... Nie, niestety nic nam nie dało. Liczyłem na jakiś bonus z racji tutaj skradania, no ale... Ale nie ma tak dobrze. Może trzeba było zdrowie na 200%, a może kondycję, bo z nią ostatnio kiepsko u nas. Zwiększa szybkość regeneracji? Może tak. Poszło i wszystko wydane. Siema, brak czatu? No, czatu i donate'ów niestety na Evilu, a może niestety nie ma. Z tej racji właśnie, żeby jakoś nie zaburzać tej naszej historii. I tak, mówię cały czas, nie do końca jestem przekonany, czy to wstawienie twarzy to dobry, niedobry pomysł, no ale... Ale jest. Dobra, zapiszemy sobie od razu. O, będzie od razu widać też godzinę. O 4:10 polowałem na te punkty, jak zakończyłem South Parki nagrywać, więc tak nam to wyszło. Dobra, za kurtyną. Tak, no podobnie jak do NATO, bez pączków. Dzisiaj lecimy, wracamy na misję, tym bardziej, że dzisiaj wygląda na to, że też fabuła. Wszystko, co mogliśmy wyczyścić, właśnie, biegałem też z rana i... Znaczy z rana, wtedy, no chociaż czwarta to rano. Oczyściłem cały teren, tylko bezpiecznik i jedne akta się znalazły, tylko czy ja je znajdę? One dotyczyły, patrzę, chodziło o to, żeby wprowadzić biurokrację, jeszcze zobaczę, czy to nie będzie to. Nie, niestety nie. Chodziło o to, żeby wprowadzić więcej biurokracji, żeby ludzie poczuli się... O, tutaj będzie ład społeczny, o. Musimy wprowadzić biurokrację. Albo to przeczytam. Aby uzyskać posłuszeństwo populacji i zapobiec konfliktom, musimy wprowadzić biurokrację i złudzenie produktywności. W związku z tym ratusz będzie siedzibą władz. Każdy mieszkaniec Unii zostanie zobowiązany do wyrobienia serii dokumentów, z czym wiązać się będzie konieczność wypełnienia kilkunastu formularzy i uiszczenia stosownych opłat. Zawartość formularzy nie została jeszcze określona. Pracuje nad nią zespół fabrykacji. Zorganizujemy wybory na burmistrza Union, w których mieszkańcy będą mogli głosować na jednego z dwóch wskazanych przez nas funkcjonariuszy Mobiusa. Wykorzystamy procedurę wyborów stosowane w prawdziwym świecie. Nowe obszary Union zachowają amerykański charakter, ale zostaną podane postarzenie o 30%, aby polepszyć warunki mieszkaniowe i zwiększyć zindywidualizowanie. Wymienione wyżej środki powinny zapewnić spokój i
normalizację populacji. Uległa populacja przyczyni się do szybszego rozbudowy Union. Szybszej. O. I osiągnięcia odpowiedniej ilości jednostek pamięci, by przejść do fazy drugiej. Cały czas o tej fazie drugiej tu jest wiele powiedziane, ale na ten moment nie wiemy, co to jest. I co to... Teraz, żebym się nie pogubił. Komputer nas przeniesie do szpiku i chyba tam mamy nawet iść. Siema, siema. No właśnie, chyba wszystko działa. Trochę nas YouTube to zestresował na początek, ale powinno być dobrze. Skończymy koło północy? Tak myślę, że to... No zobaczymy, jak te rozdziały będą nam szły, jak to będzie wszystko wyglądało. Live South Park, o teraz tak to... Z duszą na ramieniu wrzucałem te odcinki, chociaż pierwszy odcinek był taki trochę... Powiedzmy... Ostry, a te dwa kolejne trochę się uspokoiły. Ktoś oglądał w przerwie South Park, czy... Raczej czekał na Evila od razu. Dobra, i jesteśmy tutaj. Obierzmy trasę. Znowu będziemy musieli koło tego stwora z maską gazową. Chociaż mam nadzieję, że jest jakaś lepsza droga. Okej. Sakwa na naboje, jak najbardziej. Life South Park. No, chociaż... Nie wiem, czy ta gra się nadaje, przynajmniej w sposób, w jaki tam chodzę, taka ostra eksploracja mieszkań i toalet. Okej, czyli jakaś nowa droga. Ale sama gra, sam South Park jest naprawdę genialny i myślę, że... Lily? This place is messing with my mind. Na jutro przygotujemy trochę odcinków. Dobra, może na szybko to... Podoba mi się ta zabawa, chociaż kojarzy się trochę ze studiami oscyloskop te sprawy. Musimy wydłużyć. O. W uszach gra. A czy w ogóle śpię w nocy? No tak. Właśnie Evila na koniec sobie zostawiłem to zwiedzanie na lepszy sen. No i o 9:00 pobudka to tak. Ale jeżeli rzeczywiście mielibyśmy z Alexa robić serię, no to będę musiał się jakoś przestawić, że no w najbliższym czasie pracę gdzieś wolne zrobić na 2 tygodnie i wtedy może Alexa byśmy pogodzili w to wszystko, ale to będziemy jutro nad tym myśleć jeszcze. Jak to wyjdzie? W sumie zakładałem w którymś momencie w październiku zrobić przerwę, więc może to ten czas. Dobra, rozwinęliśmy nasze ciche chodzenie, to mam nadzieję, że to... Zbadaj. A, to tu chyba ta sakwa. No i bardzo dobrze. Zawsze trochę więcej. Tej amunicji. W sumie prochu mamy naprawdę gigantyczne. O, liczę na Moment, tu coś jeszcze jest, na laleczkę tam. Naprawdę duże ilości. Co prawda nie ma się co chwalić, bo w tej chwili... A, nie widać nawet. W tej chwili wydaje się, że jest dużo, a przyjdzie jeden boss i będzie... A jeszcze żyje? Ile? Dobra. Może dobrze by było właśnie obsługę broni też sobie poprawić, jeżeli chodzi o samostrzelanie. A, dziękuję. To Ustaszka też już po Alexach, po Meleksach. No cóż, ale coś nas to skradanie nie wyszło. Miał nas nie słyszeć. Jak on tam stał? Jak on się obudził? Zresztą czemu my bez latarki tu śmigamy? Złom jak najbardziej, do 800. A pojutrze, czy na... codziennie. Teraz codziennie, tylko pytanie właśnie jak z live'ami, jak ze wszystkim to. Chyba, że pojutrze jest taka gra, pojutrze, tak? To wtedy nie, to pojutrze nie gramy. Może uda nam się przetestować te ciche zabójstwa. Nie no, kurczę. O! Jak jest synchronizacja, kurczę. To jakiś taniec, X-Factor, czy co tam. W sumie na nich jakby dalej tak chcieli koło się... Ale mam wizję. Tylko nie wiem, czy się nie ruszę akurat, jak będę zmieniał wizję. Trochę szkoda, ale mamy tych wybuchowych bełtów. O to też w tej grze chodzi, żeby się bawić w gruncie rzeczy. A gdzie twój partner? Szkoda, bo chciałem... No, to poszło. Nie krzyczymy. Tak, pięknie wyglądają z tymi rozwalonymi głowami. O, koniec amunicji. Zdziabnij go, butelko i nożem go dobi.
Najgorsze, że nasz kolega z tym waleniem nożem to też tak średnio mu idzie. Ale dęsy, tanie strupa. No. No, mamy zabawę z nimi. Kurczę, tylko chciałem ich jakoś wziąć na sposób, a tu w sumie wyszło nic. Z tego nie wyszło. Bezpieczniki nie wchodzi w grę. No, trzeba się jeszcze rozkręcić, ale... O, to już widzę, jaki był sposób. Strzelić w beczkę, jak oni tam sobie stali i by było ładnie. No... Tak to jest chyba, że jak mamy więcej niż jednego przeciwnika, to lepiej szukać innych metod na pokonanie. To zamknięte. Namieszali mi z tymi klawiszami, teraz nie wiem, czy na F, czy na E się otwiera. Studia. Nie no, studia są spoko, tak, tak. Przynajmniej to co się wokół dzieje. Nóż można ulepszyć. Nóż chyba mamy na maksa ulepszone. U. A tu kto? Jakieś takie ocieplanie im nie wyszło. Tak bym powiedział, że ta pianka do okien, czy jak? Czy mogę na to wejść? Trochę nas spowalnia, ale prócz tego nie ma innych. Przezorny. Nie, nie żyje, to dobrze. Tam coś jest wbite w to. Amunicja. Czy gram w LoL'a? Nie, niestety nie. Ale ogląda... Nie, Dota ostatnio w telewizji oglądałem. Tak się trochę wkręciłem bardziej w te klimaty. No i w sumie gra... Kiedyś znajomy właśnie, będąc przy studiach, namawiał. Do LoL'a, co prawda, no ale jakoś nie wyszło. Nie było czasu, a to raczej... Wow. To raczej nie jest taka gra z doskoku. Pełno ciał takich wtopionych. Tak trochę grudzień, czy zimę. Tyle śniegu dookoła. Stop and listen to yourself, Myra. A secret society abducted Lily and staged her death. Do you realize how crazy that sounds? But it's true. Why can't you understand that? I know it's hard to accept, Myra. But she's gone. Our little girl is gone. But I have proof. Look. Myra, you're obsessed. You need rest. Once you get past this, you'll learn to accept. No. I'll never accept it. If you won't help me, I'll find out the truth on my own. Myra. You were right all along. No cóż. But why am I seeing this now? Trzeba było słuchać żony. Jakieś takie powiedzenie było, że szczęśliwa żona to spokój w życiu, czy jakoś tak? Pewnie czaty lepiej znają. Czy tu się coś nie świeciło? Nie, to tylko nasza latarka. Chociaż moment, no jedna szafka. Przewrócona skrzynia, jeszcze bym zobaczył. Może amunicja? Gwoździe? Znaczy na bełt wybuchowy, czemu nie? Tak, bez czatu się nie da. No, szkoda może, że właśnie nie wyświetlamy tego czatu. Nie wiem, czy traktowałeś to jako zaproszenie. Ale jeszcze chciałem zobaczyć, że tam za plecami nie było... I co ja teraz mam zrobić? Kurczę, bo tam korytarz za plecami. I się teraz mnie będzie męczyło, czy tam jest jakieś rzeczy. O, niektóre może nas zabije jeszcze, ale to pewnie jak nas zabije, to już tutaj. No tak... A, moment.
No, chciałem powiedzieć, że mamy butelki, no ale tyle, jeżeli chodzi. O! Czy z tym walczyć jakoś idzie? Dobra, już widzę, gdzie mamy przejście. A, kondycja! No. Cześć! Ała! Dobra, kondycja nam siadła. No nie wyszło to najlepiej, tak? To nasze pierwsze spotkanie. Podnieś tu. Ale może to tyle. No. Moment, my chyba i tak to obeszliśmy. Nie obeszliśmy. Ech. No pierwsze spotkanie z tutejszą ludnością, czy jakkolwiek to nazwać, nie było najlepsze. To potwór z pralki, tak? Ale miło, Falloutowo. Ta figurka wydaje ci się znajoma, ale nie jesteś w stanie przypomnieć sobie, gdzie lub kiedy dane ci było ją widzieć. Czyli tam rzeczywiście Dishonored było. Czyli rozumiem, że te rzeczy, które nam lądują w bazie, to są nawiązania do różnych gier, tylko BDS, tylko wtedy ten pistolet, z czego mógł być? Ale jak miło. Bo ja bym to... Gdzie twój laser, Sebastian? I thought this place was supposed to be fucking stable. Tam było, ale możemy jeszcze wejść. W której szafce? Czy to był tylko taki żart? Bo mnie to zamęczy. Spróbujemy wrócić się tam, gdzie... Tylko ja nie wiem, czy... O, wszystko zniknęło. Stworek pęka. No i rozpuszczalnik na niego trzeba było wziąć. Marshall Mallow? Nie, jak to się te pianki nazywają? To zobaczymy, tutaj chciałem... Jest otwarte, no i bardzo dobrze, czyli już mnie nie będzie męczyło. elo, humor od razu poprawiony i proszę ba... Aha. Drzwi zamknięte, dziękuję. No tak. Co to mogło być? Oczywiście, że nic. No ale co by w głowie się działo i nie puszczało, to... Moment, czy tam nic nie było za... Tu jest komputer. Ale wiele wskazuje na to, że dostęp do tego miejsca uzyskamy dopiero później. Zasłaniasz, kolego. Dziwna sprawa. Aha, to jest czymś... Nie, no teraz chyba tu nie wejdziemy niestety. Jakby się nie starać, czy jakby do tego nie ugryźć. Może z innej strony będzie tam coś jeszcze. Zlecimy brama. Pistolet, spray... Kurczę... Natomiast skojarzył spraya. Na pewno gra BTS-y musi to być. Wydana przynajmniej przez nich. Z czego ten pistolet? No zobaczymy, jak będziemy w biurze. To może razem do tego dojdziemy. Oby zamknięte? Tak. Szczęście całe. No to możemy iść dalej. W tej szafce co była scena i strzelanie. Czyli tutaj było strzelanie. Tu jest szafka. A, że w tej coś było? Moment. A, rzeczywiście. O, bezpiecznik. Od razu bezpieczniej się czuję. Ale dziękuję. Za informację. Tylko to tak bardziej wyglądało jak taki pistolet skałkowy, czy jak to się tam nazywa, to... A, zobaczymy w biurze. Exit, coś tu mamy w pobliżu? Wszystkie drzwi nam zamknęli dziś. O! To wygląda jak bezpieczny pokój. Zastanawiam się, czy z tym bossem, nazwijmy go bossem, poszło nam tak łatwo, bo rozwinęliśmy sobie tak dobrze pistolet, czy on po prostu jeszcze nie był tak groźny dla nas. No. A to gęściej, dobra. Nie pięknie.
Chociaż do lepszego pistoletu nadal długa droga. No, trzeba było strzelbę w dłoń wziąć. Mamy full i akta. Awaryjne protokoły związane z odłączeniem rdzenia. Brakujący rdzeń należy jak najszybciej zastąpić. Nawet kilka godzin nieobecności rdzenia może wpłynąć na oprogramowanie STEM. W razie zaginięcia rdzenia na ponad 36 godzin należy uruchomić awaryjne protokoły, które zapobiegną jego ucieczce. Dostęp do protokołów awaryjnych mają jedynie funkcjonariusze Mobiusa z uprawnieniami bezpieczeństwa na poziomie alfa korzystający z serwerów szpiku. Czyli to coś tu się rozgrywało. Poprosimy. I 60? A myślałem, że puls szedł do 60. I się ucieszyłem, że w końcu normalne. A to... A tu tyle. No dobra, ale to chyba trochę zbyt proste by było, jakbyśmy już mieli wyjście. Someone's been watching. Lily. Whoever's been here was gathering data on her. Don't move. You're Mobius, right? Shut up! Don't say a word! You're not one of us. No, I'm not. Kidman sent me. Look, I'm here to help, okay? My name is Sebastian Castellanos. You're lying. Sebastian Castellanos is dead. What? No. Who told you that? Turn around. Do it slow. You're Yukiko Hoffman. How do you know my name? I told you. They sent me in here to find my daughter Lily. The core. I'm telling you the truth. I know. You do? Lack of microexpressions and deflection. No verbal parroting. I've seen enough to know you're telling the truth. Right. The team psychologist. I have to use whatever tools I have to survive. Combat isn't my forte. Seems to be a running theme here. Sorry for pointing my gun at you. So they're sending independent contractors now? That means things aren't improving. Have you found any other team members? I have, but the only one I've found alive is O'Neill. Liam is alive? Good. Has he made any progress on stabilization? The big emitter's back on, but this place is still falling apart, and I think it's all because of this psycho that kidnapped Lily. He's running loose in Union, and can manipulate this place at will. That means my theory is correct. This is more than a core disconnect. We doctors don't like to use the term psycho in pejorative terms. But in this case, it's apropos. Only a clinically diagnosed psychopath could affect STEM like this. A psychopathic personality type using Lily to amplify his power. This is the worst possible situation. You're a shrink. Any suggestions on how to defeat him? Psychopaths are antisocial, lack empathy, and exhibit sadistic tendencies. But their main commonality is their pathologic egocentricity. They don't care about people, only themselves. Can you think of anything that would be important to him? Yeah. He thinks he's some sort of artist. It's all he talks about. Then maybe the best way to attack him would be through his art. Destroying something valuable to him could knock him off of his guard. I'll keep that in mind. But I've got to get to him first. He's holed himself up in the theater. Right. So exit D5 then. It's right here, just in the next room. Let's pair communicators so that we can stay in touch. I'll review my files and see if I can't dig up any more information about what's going on. I still feel like there's more to this. Regardless, he's probably going to be difficult to fight. Feel free to help yourself to anything here you might need. Oj, choć sparujmy swoje komunikatory.
Lily w sumie wygląda jak bohaterka horrorów. So does Lily really think I'm dead? Or was that just a part of your lie detecting test? Sorry to break it to you, but she does. I thought it was the truth too, until just now. But over the years, I've learned to take everything Mobius tells me with a pinch of salt. It wasn't difficult to see you were telling the truth. Why would they do that? What kind of monsters do you work for? I know it's not right. But consider this. Lily is probably less traumatized by thinking you're dead than by thinking you're alive, but she can't be with you. Yeah, maybe. But what will happen when I finally find her? Don't worry. She'll believe the evidence of her eyes once she sees you. If Mobius knew to keep psychopaths out of STEM, then how did one end up in here? I don't know. Every individual in STEM was subjected to a battery of psychological exams prior to placement. And we've been observing them from here, in secret, to keep an eye out for mental instability. Yeah, well that didn't work. Unfortunately, psychopathy and sociopathy are incredibly difficult to diagnose correctly. Psychopaths tend to be cunning and highly intelligent. Aware of their own diagnosis, they're able to disguise themselves among us. The fact that this one was able to fool us, he's obviously adroit and self-aware. Disturbingly so. Great. So the tests only filtered out the weakest of psychos. I feel terribly responsible for all of this. I helped devise those tests. To nie jest Lily. Tak, no właśnie, ona Hoffman, tak, nazwisko. A, wygląda jak Lily. You said you think there's something more to this? I studied the Beacon incident extensively, so that we could avoid another disaster like that. In that case, the person in question was the core. But even then, the environment remained relatively intact. Something just doesn't seem right here. What do you mean? The creatures in here. The dissolution of Union. The total breakdown in communication with Mobius. It just seems like a lot for one person. Even with the power of the core. He mentioned someone before. Another person who wanted the core's power. That could mean... No. It's too horrible to contemplate. What? There's only one thing that could be more powerful than a psychopath in here. But I need to do some research before I can commit to the theory. Okej, chyba wiemy wszystko. Podobał mi się ten czerwony słoik tutaj, bo pozwoli nam jeszcze lepiej rozwinąć postać. Trochę jak najbardziej i... Moment, a bo my chyba jeszcze nie użyliśmy. Raz w żyłę. Bierzemy to ze sobą. Co tu? Chociaż, kurczę, w sumie niepotrzebnie, bo tu pewnie kawa jest na miejscu. Otóż to. Zbadaj, tylko podnieś wszystko. Kandydaci do funkcji rdzenia. Lily... Lily Castellanos. Wstępne wyniki. Idealny kandydat do roli rdzenia musi odznaczać się nieskrępowanym ego, które pozwoli mu wspierać połączone ze sobą umysły wielu osób, zachowując przy tym własną osobowość. Wymóg ten spełnia ją tylko dwa typy kandydatów. Megalomani z psychotycznymi tendencjami oraz dzieci. Wszyscy wiemy, co stało się ostatni razem, gdy dostęp dostał się megaloman z psychotycznymi tendencjami, więc powinniśmy postawić na dziecko. Dzięki dostępowi do wyników standaryzowanych testów szkolnych zdołaliśmy zawęzić grupę potencjalnych kandydatów. Uważamy, że najlepiej w roli rdzenia sprawdzi się Lily. Z jej testów wyłania się obraz prostodusznego dziecka o nad wiek rozwiniętej empatii. Przekażemy ją dr Hoffman, która przeprowadzi dalsze testy. O, to koleżanka naszą córkę tutaj testowała. Moment, żebyśmy tylko za daleko nie poszli. Powiedziałem ci co... Tak. Zobaczymy, co tutaj jeszcze się kryło w okolicy. Nie wiem, czy możemy ją przepytać o to, bo chyba zresztą nasza misja z tej strony się kryje. Mamy lustro. Jak my wyglądamy z sokiem? 3200 częścią? Nie, to nie ma po co tam wchodzić. Chętnie bym ją przepytał o Lily. Trochę mnie martwi, że z naszej wycieczki po piwnicy nie znaleźliśmy coś więcej. Nie znaleźliśmy... O! Nic swoją drogą. Żadnej panienki z kluczem, no ale cóż. Ale cóż, zapis i w drogę. Ile mniej więcej przypuszczam, patrząc po tym, ile akt, te co mamy zebrane, jest 22 na 40. Więc przypuszczam, że jesteśmy gdzieś w okolicach połowy. No dobra.
Silni zdrowi piękni. Może ewentualnie można było jeszcze do warsztatu tam wejść. Ale to później będziemy żałować. Mhm. Bo mamy sporo prochu na amunicję. Ale co tam? Lecimy. O czym ta gra? Taki powiedzmy standardowy, standardowy, niestandardowy, bo patrząc na rozwiązania, jakie tutaj doszły. Horror. A la Silent Hill i tego typu produkcje. Coś tu mamy. Ewentualnie tutaj lustra nie ma, bo czasem w tych bezpiecznych miejscach... O, jest! Wskoczymy sobie zrobić trochę więcej amunicji. I przy okazji zobaczymy ten pistolet. Może ktoś rozwiąże zagadkę, z jakiej gry on pochodzi. Będziemy, ale naprawdę... A, i jeszcze mamy przecież klisze do sprawdzenia. Mega fajny smaczek z tym Falloutem, innymi grami. O, to sugeruje też, że znaleźliśmy wszystkie. Po drodze nic nie ominęliśmy. No to może jeszcze trochę przed połową jesteśmy. Pick up, Kidman. I'm here. The first time I saw Myra, she was wearing that uniform. I think I fell in love with her right then and there. I didn't want to admit it to myself. But after she was injured on duty, I knew I couldn't risk not telling her how I felt. She was such a great wife and mother that I sometimes forget she was a great detective too. She was right. She knew there was something fishy about Lily's death. I mean, kidnapping. I should have believed her from the start. There's no way you could have predicted the truth, Sebastian. You know this. Witam, witam. O właśnie, czy ja się przywitałem z YouTubami? No niestety z Twitchami nie mamy za bardzo jak, ale w ostatnich testach w Eleksie wiele wskazuje na to, że powinno być dobrze. Dobra, i nasze zabawki są tutaj. I z czego jest ta środkowa broń? Prey to nie będzie. No ale. To taka zagadka. Na wieczór, a my lecimy zrobić sobie trochę amunicji i wracamy do normalnego, nienormalnego świata. Zapomniałem, że kot nam dostarcza co jakiś czas, tak. Ale co to jest 700? No te części broni, 620. Trochę męczy, żeby można było sobie rozwinąć na przykład bełty wybuchowe albo zwykłe bełty jeszcze podkręcić. One wtedy moglibyśmy mieć już zapalające na ten moment. Ale nie ma co kombinować. Poznajcie się, nie? A dziękuję, David. Co to? Wyjątkowo mi miło to słyszeć. The Order. Ale The Order to chyba nie Bethesda. Przytrzymaj, patrz, nie, to patrz w lustro. To nie Bethesda, to... To inne dio. O. To się przyda. Też się przyda. Nigdy za wiele. W sumie miałem nawet zrobić. Zapomniałem o nich. Zapis no, był niedaleko, ale po co? Chociaż do tej pory tylko raz w pociągu zginęliśmy. Quake. O. Gdzie? No właśnie. Nie, no Quake. Ale Quake mi się z czymś innym skojarzył. Quake. Miecz świetlny, tak. O. Ha. Quake. Ale takie miałem pierwsze skojarzenie właśnie, że też Quake, że o, to jest to, a później... A nie, no, ale inna gra właśnie z takich Quake'owatych. Moment, czy ja... No i tak, zaczynamy się. Chyba wróciliśmy do naszej koleżanki w szpiku, tak? A my przecież byliśmy już na miejscu. No wracaj, wracaj tam. No ale dobra. Unreal. Ale to musi być gra wydana przez Bethesdę. Teraz z głowy nie powiem, jakie to były tytuły. Czy Wolf? Ale tam... Kurczę, nie kojarzę takiej broni. No to taki stary pistolet.
Zobaczymy. Dobra, idziemy na misję, bo się trochę zasiedzieliśmy w tych bezpiecznych rejonach. Aha. No nie miał szczęścia. My też w tej szufladzie. Też na dobrą sprawę jesteśmy tak w połowie. Jak mapa się prezentuje? O, znów niewielki obszar. Trochę brakuje mi takiej eksploracji miasta. Chociaż z drugiej strony przynajmniej siedzimy w głównej fabule teraz. Po uszy. All right. The theater. I'm coming for you.